Suwalczanie pod pomnikiem straceń oddali hołd żołnierzom AK pomordowanym w 1944 roku przez hitlerowców. W uroczystościach udział wzięły delegacje samorządowców, kombatanci, harcerze, przedstawiciele podległych miastu służb oraz szkoły. Uroczystości odbyły się na dawnym rynku siennym w miejscu, w którym wykonano egzekucję na 16 żołnierzach podziemia, działających również na Suwalszczyźnie. Do zdarzeń z tamtych lat nawiązał w swoim wystąpieniu prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz. Zginęli, bo nie wydali. Nie wydali rotmistrza Ptaszyńskiego Zaręby, bo taki był głównie cel tego aresztowania i później stracenia. Niemcom w 1943 i 1944 roku było bardzo nie na rękę, że ten ruch oporu tutaj na ziemi suwalskiej, augustowskiej narasta. Tworzyły się nowe oddziały, bo załamanie się frontu niemiec-hitlerowskich na wschodzie wróżyło to, że przyjdzie ta upragniona, długo oczekiwana wolność. Zatrzymania żołnierzy AK przez gestapowców odbywały się w sierpniu i październiku 1943 roku, o czym również przypomniał prezydent Suwałk. Najpierw osadzono ich w Suwałkach, potem przewieziono do więzienia w dzisiejszym Czerniachowsku w obwodzie kaliningradzkim. Wyrok śmierci wydał sąd w Płocku. Posłanka na Sejm Bożena Kamińska przytoczyła słowa członka AK, porucznika Stanisława Siwca. W swoich wspomnieniach z więzienia pisał w swoim grypsie do najbliższych i rodziny. Ginę za to, co najgłębiej człowiek ukochać może. Bóg, honor, ojczyzna. Uroczystości pod pomnikiem poprzedziła msza w intencji pomordowanych. Delegacje odwiedziły także zbiorową mogiłę żołnierzy znajdującą się w lesie szwajcarskim.